przed wielu, 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 wielu laty, jak po raz pierwszy usłyszałem swój głos nagrany na taśmie magnetofonowej, to byłem zaskoczony, po prostu byłem zaskoczony, że to jestem ja, że ja tak mówię. Byłem przekonany, że to jest zupełnie obcy głos, gdyby nie to, że wiedziałem, że to jest mój głos. I to okazuje się, że ten głos przepuszczony przez filtr naszego ucha, odbierany przez nas mózg, jest zupełnie inaczej niż to, co odbierają inni. Czyli, że ja jestem inny dla siebie, a jestem inny dla innych. I potem okazywało się, że tak jest ze wszystkim, że tak samo jest ze wszystkimi innymi zmysłami, że podobnie jest ze zmysłem wzroku. O, czyli, że jak patrzę na swoje zdjęcie, to wcale się nie zgadzam, ja tak nie powinienem wyglądać. To, co ja czuję, jak ja powinienem wyglądać, to jest zupełnie co innego. Patrzę na siebie w lustrze i się dziwię. Od dziecka się dziwię, że to jestem ja. To powinien być ktoś zupełnie inny. Ja powinienem być kimś zupełnie inną osobą. Inaczej wyglądać, inaczej mówić. Przecież to, co ja myślę, to, co ja czuję, jest zupełnie inne niż to, jak to wygląda z zewnątrz. I teraz następuje ogromna niezgodność między tymi, jak my sobie wyobrażamy siebie i jak my wyglądamy, postrzegani przez innych w rzeczywistości. Teraz, który jest ten prawdziwy? Czy jest tym prawdziwym, jestem ja, ten, którego ja sobie wyobrażam? Czy ten prawdziwy to jest ten, który jest postrzegany przez innych? I teraz uwaga, drogie panie, to jest bardzo, bardzo poważny problem. Szczególnie dla was, drogie panie. My, faceci, jeszcze gotowi jesteśmy sobie z tym dać radę. Jesteśmy gotowi się pogodzić z tym, że inaczej wyglądamy, a inni jesteśmy. Natomiast u kobiet jest to potworny problem. Jest to potworny problem. Ten problem w jakim momencie się ujawnia? Szczególnie się ujawnia, gdy ktoś wyciąga aparat fotograficzny i chce zrobić kobiecie zdjęcie. Ogromna ilość kobiet, zamiast ustawić się do zdjęć, zamrugać oczkami, zrobić śliczną minę, wybałuszyć ślipka, uśmiechnąć się, ząbki jak perełki, dwoma rzędami zaprezentować, to ogromna ilość kobiet mówi: ja nie lubię zdjęć, ja jestem niefotogeniczna, ja źle wychodzę na zdjęciu. Co to znaczy? To znaczy, że dana kobieta nie akceptuje siebie. Ona inaczej siebie postrzega, niż jest w rzeczywistości. Ona nie akceptuje swojego ciała, swojej osoby, swojego wyglądu. Ona, taka kobieta, żyje w strasznym rozdarciu, jak ta sosna u Żeromskiego. Co innego jest, a co innego ona chciałaby, żeby było. I dlatego, drogie panie, informuję was, kochane, nie jest ważne, jak ty widzisz siebie w lustrze. Ważne jest, jak patrzy na ciebie facet, z jakim zachwytem, z jakimi rozświetlonymi oczkami. I z jakim zamiarem, co on chce z tobą zrobić, co on chciałby z tobą zrobić, gdyby mógł. I dlatego, drogie panie, najważniejsze jest to, jak wyglądacie w oczach mężczyzn. I życzę wam, żeby każda z was znalazła sobie odpowiednie lustro. I tym lustrem niech będzie facet, który się tobą zachwyca, tobą w całości.
każdym twoim centymetrem kwadratowym i każdym twoim kilogramem. No, kilka ewentualnie możesz zgubić, ale to z zupełnie innego powodu, żeby być bardziej sprawna.